Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną prognozę. Dzisiaj o zbliżającym się Nowiu, które odbędzie się 8 maja na 18 stopni 02. Tutaj udostępniłam Wam pulpit, abyście zobaczyli rysunek, jak będzie to wyglądać. Planety nawet utworzyły wielki, wielki trygon. Szkoda, że nie latawiec, ale co tutaj się naprawdę dzieje? Podczas tego dnia, czyli 8, Saturn ustawia się pozytywnie do Słońca w sekstylu, co oznacza, że będzie dane nam bezpieczeństwo, nadchodzi bezpieczeństwo, nadchodzą tematy, abyśmy stworzyli to dla siebie, abyśmy znaleźli wewnętrzny spokój, stabilność, komfort i Saturnem w pozytywnym aspekcie do Słońca i do Księżyca można będzie dookoła tego Nowiu zrealizować swoje życzenia i swoje marzenia, ale do tego jeszcze należy w to wierzyć. Dlatego, że Saturn znajduje się w znaku ryb. Ponieważ Nów Księżyca odbywa się w tym samym dniu, podczas którego ten Saturn staje pozytywnie do Słońca, a Uran stoi jeszcze obok Księżyca, czyli jest koniunkcja Urana do Słońca i do Księżyca znowu, który biegnie na Urana, można oczekiwać, że zmiany będą nagle, nieoczekiwanie, spontanicznie, impulsywnie, ale także, jak wiecie, do Urana. Uran jest także szokiem, niespodzianką i on zawsze zadziała w zupełnie inny sposób, aniżeli to sobie planujemy, aniżeli sobie wyreżyserujemy wszystko, czy też nie będą na pewno zastosowane metody, których używaliśmy do tej pory. Chodzi w znaku byka, a mamy i ascendent podczas tego dnia, i Wenus, patronka byka, znajduje się tutaj, i Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, jeszcze w koniunkcji do Urana, którą mieliśmy 21 kwietnia, jak pamiętacie, 2024, czyli że początek czegoś nowego na kolejne 14 lat i ta koniunkcja, zobaczcie, jeszcze trwa, dopóki ten Jowisz nie przesunie się jeszcze dalej, czyli 4 stopnie dalej od Urana, a jak wiecie, już pod koniec miesiąca maja, dokładnie 26 na Dzień Matki, Jowisz będzie przechodził do znaku bliźniaczego i kończy się ta piękna koniunkcja. Pluton podczas Nowiu jest w biegu wstecznym i jego działania, czyli bieg wsteczny, tutaj macie taką maleńką R-kę zaznaczoną, stoi także niekorzystnie do Marsa jeszcze dodatkowo. Chodzi o to, że Pluton będzie ukazywał to, na co nie chcemy patrzeć. To przypomina o tym, co gdzieś jest tam ukryte, czy co jest zakopane, co jest niewiadomo, co jest niedostrzeżone. I od maja, czyli od drugiego, kiedy Pluton wyruszył w bieg wsteczny, do października, wszystko to, co się wydarzyło od stycznia 2024, będziemy jeszcze raz analizować, będziemy jeszcze raz zastanawiać się, jak z tym, co wydarzyło się od stycznia 2024, się czujesz, czy żyjesz tą twoją prawdą, czy to, co się wydarzyło od stycznia 2024, naprawdę zintegrowałeś w swoje życie. I znowu więc w znaku byka każdy ma znaleźć nie tylko balans i harmonię, ale najlepiej byłoby dookoła tego dnia na pewno się uziemić. Bardzo dobry dzień na spacery na zewnątrz, do lasu, na pola, do spędzanie czasu w ogrodach wszelkiego rodzaju, na ugotowanie sobie czegoś dobrego, na spotkania z przyjaciółmi czy z ludźmi, z którymi się dobrze czujemy, z którymi mamy takie same wartości, ale przede wszystkim na to, abyśmy czuli się bezpiecznie i aby każdy z Was takie miejsce bezpieczne dla siebie znalazł. I to może być w domu, to może być, że zajmujecie się tym, co lubicie, to może być jakieś spotkanie z przyjaciółmi, to może być coś, to po prostu, gdzie czujecie się dobrze, ponieważ Wenus
Patronka tego nowiu znajduje się także w znaku byka i tutaj, jak wiemy, czuje się najlepiej. Chodzi o to, aby każdy z Was dookoła tego dnia naprawdę czuł się dobrze. Uran stojący przy Jowiszu, a tu, gdzie jest Uran, czy w Waszych horoskopach, bardzo dobrze by było, abyście jeszcze wiedzieli, gdzie ten Uran się znajduje, dlatego że tutaj będzie dochodziło do zmian. I tutaj, gdzie jest Uran, są nieoczekiwane zmiany, jest ekspansja, są niespodzianki, a Jowisz, jak już wiecie, będzie to poszerzał. Wszystko, co przemyślałeś, wszystko, co inicjowałeś od stycznia 2024, ale szczególnie w kwietniu, ponieważ bardzo dużo się wydarzyło, będzie w tym miesiącu sprawdzone i zacementowane. Mars jest w znaku barana i z Marsem w znaku barana nikomu nie zabraknie pewnie energii do tej odnowy, do tej osobistej rewolucji, ale także, aby swoje marzenia i życzenia wdrożyć realnie w życie. Zobaczcie, ile jest ziemi i znak byka mówi o zabezpieczeniu, o wdrożeniu w real, o stałości, o stabilności i tenów, ale także, można powiedzieć, jest bardzo taką stabilną, jest taka kolumna tej ziemi, nawet że ten dzień wygląda tak ciężko, możecie sobie wyobrazić tyle ziemi, ale my jesteśmy przyzwyczajeni, wychodząc z tej starej epoki do tej stabilności, do tej stałości. I Pluton w znaku wodnika, w kwadracie do tego Marsa w znaku barana, jest jeszcze więcej ognia, jest 6 punktów ognia, niby tylko, ale właśnie do tego, aby przeprowadzić zmiany. Co zasadzisz dookoła tego dnia? Co zainicjujesz? Ja zawsze mówię przed nowiem lub po nowiu, nie dookoła tego dnia. Jest na pewno, że będzie gwarantowane Wam tutaj powodzenie. Może wezmę jeszcze ołówek. Chciałam coś pokazać, tylko mi się zawiesił między Saturnem, Księżycem, a węzłem karmicznym. Tworzy się węzłem karmicznym, dobrze, tworzy się palec Boży, czyli Saturn, Księżyc znów i węzeł karmiczny, tak? I ponieważ ten palec Boży wskazuje na węzeł karmiczny w znak uwagi, może być tak, że dookoła tego dnia będziemy dokładnie wiedzieli, czy też uzmysłowimy sobie, co należy zostawić, czego nie chcemy już w ogóle, czego nie chcemy ciągnąć dalej w nasze życie, z czym mamy się pożegnać. Może chodzić o relacje, o związki, o układy, o relacje bliskie, prywatne, czy też zawodowe, czy na przykład z dziećmi, czy z rodzicami, ale także, ponieważ patronką wagi jest także Wenus, może chodzić o tematy naszych wartości, że po prostu pewne tematy. O, tutaj jest ołówek, już mi się pojawił, to narysuję Wam, wezmę może kolor niebieski, bo tu nie ma, czyli między Saturnem, tak, Słońcem, Księżycem i węzłem karmicznym, zobaczcie, tu się utworzył ten palec Boży, to trochę krzywo to narysowałam, ale wskazuje na ten węzeł karmiczny. I węzeł karmiczny południowy mówi: zostaw to. Zostaw to, gdzie coś jest sztuczne, gdzie coś udajemy, gdzie podlegamy, gdzie się na siłę dopasowujemy, gdzie jesteśmy uzależnieni do czegoś, co nie czujemy. Także po prostu to zostawić i skupić się na tym, czyli w kierunku tego nowiu w znaku byka, co naprawdę czuję się dobrze. I to bym sobie jako cel tego dnia, czy dni dookoła nowiu, aby każdy z Was wybrał sobie nawet jedną rzecz, jeden plan, jedno jakieś zajęcie, gdzie naprawdę czujecie się dobrze. Wiele osób, które chcą może w jakiś sposób, nie wiem, otwierać własne działalności, rozpoczynać jakieś projekty, rozpoczynać nową pracę, wy możecie patrzeć na innych, co inni robią, ale pamiętajcie, że
Nie ma być tak, że to jest to kopiowane. Wy możecie podglądać, jak dana osoba, załóżmy, odniosła sukces, czy dlaczego dana osoba na przykład ma karierę, jak to jej się układa. Ale pamiętajcie, że sukces każdego nie może być rzeczą powtarzalną. Czyli nie jest tak, że wzorujesz się na Iksińskim, na przykład zrobisz, nie wiem, tak samo stronę internetową, czy będziesz o tym na te same tematy mówił, mówiła, czy pisała. Dlatego, że sukces każda osoba kreuje sobie sama w zupełnie inny sposób i nie ma, że jest to podobne. Nie jest to możliwe w ogóle, żeby to było podobne do tej osoby. Czyli podglądanie może tych najlepszych, ale pamiętajcie, o ten, no zmazał mi się ten palec Boży, ale tutaj jest właśnie niedopasowanie, nieciąganie, nie, że podczas tego dnia będziemy już czuli naprawdę to, czego nie chcemy i co należy zostawić, lub też z tą konstelacją może być tak, że węzeł karmiczny będzie wskazywał te tematy, mogą być kwestie, plany, ludzi, wartości, na których trzymamy znowu za długo, tak? Ale to jest tak, że no w znaku byka. W znaku byka możemy trzymać coś bardzo długo, co już od dawna nam nie służy, czy też powinniśmy już od dawna zmienić. Jednocześnie podczas tego dnia Merkury jest w koniunkcji do Chirona i podczas tego dnia wychodzi z cienia, czyli tutaj był jeszcze w biegu wstecznym, następnie rozpoczyna ten nowy bieg, czyli na nowych punktach, gdzie jeszcze nie był, gdzie nie było ani w biegu prostym, ani w biegu wstecznym, czyli teraz jest w tym nowym, że będą pojawiać się nowe zadania, nowe pomysły, nowe idee, ale podczas tego dnia uwaga na komunikację, uwaga w kontaktach wszelkiego rodzaju, można bowiem za szybko coś wypowiedzieć, można wypowiedzieć coś bolesnego, jeżeli to jest w 12 domu, może chodzić właśnie o jakieś otwarte rany, może chodzić o nasze pięte alchilesowe, może chodzić o tematy, które nie należy nigdy poruszać, może chodzić o jakieś tajemnice, które będą także wyjawione w jakiś taki no, dosyć agresywny, w agresywny sposób, czyli no, uważałabym w komunikacji wszelkiego rodzaju, skupiając się przede wszystkim na swoich celach, na to, co lubię, aby swoje życie zabezpieczyć, aby w swoje życie wprowadzić naprawdę to, co kocham, to, co lubię, to, co jest dla mnie takim największym potencjałem, ale też to, co daje mi poczucie bezpieczeństwa. Z Marsem, jak wiecie, ponieważ jest w kwadracie do Plutona i Mars w znaku Barana ma największy potencjał, jest w swoim znaku, może być, że w 12 domu nie tylko jest jakiś temat złości, wypowiadania czegoś w złości, nie, niepotrzebnie, ale także prosto z mostu, że tu kawa na ławę w takim bardzo drastycznym, może nawet tonie za bezpośrednim, nazwę to, możemy dotknąć kogoś, ale także możemy u siebie to zauważyć, że możemy też przyczepiać się do siebie, że możemy analizując na przykład, dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem, tego, możemy sobie to wyrzucać i to bym zostawiła, dlatego że nie należy zaniżać swojej wartości, wręcz przeciwnie, razem z tym nowym fokus jest na nowe. Tu, gdzie jest ura, ten fokus jest na nowe, fokus jest na nowe początki, fokus jest na to, co dodaje mi energii, co dodaje mi siły, co jest dla mnie przyjemnością, a nie na pewno, że zaczynam się dookoła tego dnia dołować, czy też przemyśleć, o, dlaczego nie zrobiłem tego w poprzednim roku, 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, może nie zrobiłeś tego wcześniej, dlatego, że nie byłeś na to gotowy, czy nie byłeś na tym poziomie świadomości. Pamiętajcie, że w każdych momentach swojego życia robimy to, co możemy, a co nie możemy, tak? Czyli jeżeli sobie wypominamy, dlaczego, nie wiem, w roku 2020 czegoś nie robiłeś, to jest bez sensu, bo właśnie w danym momencie robimy to, co możemy, a co nie możemy, nie robimy i myślę, że zawsze po latach oceniamy to z zupełnie innej perspektywy. I teraz przechodzimy do znaków zodiaku. Czego mogą oczekiwać dookoła tego dnia? Jakich zmian? W jakim kierunku wszystkie znaki zodiaku? Zapraszam.
Dla baranków bardzo ważny nów, kochane baranki, chodzi o waszą wartość i spojrzenie na siebie. Bardzo ważne byłoby, aby z tym Marsem od tego dnia być bardziej aktywnym w tematach, które są dla ciebie istotne i w tematach, które chcesz wartości posiadać. Bądź świadomy tego, co posiadasz teraz. Oceń siebie realnie, wykorzystaj swoje materiały, swoje talenty i swoje umiejętności do tego, aby z pożytkiem wykorzystać to do zarabiania pieniędzy i do zabezpieczenia na przyszłość. Zastanowiłabym się także, gdzie czuję się komfortowo, w jakich tematach czuję się komfortowo, w jakich tematach nie czuję się wolna, czy czuję się w jakiś sposób uzależniony. Bardzo dobry byłby czas na naukę, na kursy, na rozwój wszelkiego rodzaju i wykorzystanie swoich talentów do zarabiania pieniędzy. Może baranki będą szukać nowej formy nie tylko zarabiania, ale inwestowania w taki sposób, aby było to nazwę ochronione czy zabezpieczone. I tematem tego nowiu jest, jak radzisz sobie ze swoimi talentami, czy potrafisz je wykorzystać, czy potrafisz wykorzystać swoje umiejętności, ale także tematy dbania o siebie, dbania o swoje ciało, tematy odżywiania, czy właśnie stawiasz tutaj na to, czy pilnujesz tego, dlatego że pamiętaj, w zdrowym ciele zdrowy duch, i jeżeli szanujesz swoje ciało, to będzie także wszystko dobrze się układać i lub wskazujący na poprawę kwestii finansowych. Byczki, u Was chodzi o bardzo wiele, dlatego że takie skupisko planet mówi o tym, co się będzie działo teraz w Twoim życiu. Dotyczy byków urodzonych, szczególnie dookoła daty 8. Chodzi o Ciebie, o Twoje pragnienia, życzenia, chodzi o temat relacji, o temat drogi powołania, ale także sytuacji zawodowych czy profesjonalnych, czy wskakiwania na drogę powołania. Myślę, że wiele byków odkryje teraz swoje możliwości. Chodzi o to, aby byczki się nie chowały, aby nie stały gdzieś w ostatnim szeregu, aby nie siedziały w cieniu, aby nie skrywały się za piece czy za piec, ale wychodziły ze swoimi umiejętnościami i ze swoimi talentami. Nów przynosi więcej pewności siebie, więcej determinacji, więcej odwagi. Będziesz promieniował pozytywną energią, tyle siły, jednocześnie Uran, planeta młodości, odmłodzenia, radości. I jeszcze raz podchodzę do swoich marzeń zupełnie inną, nową swoją energią. Może warto pomyśleć o swoich prawach, które należy w pewnej sytuacji bronić, czy też o swoich wartościach, którymi należy żyć. I byczki mają od tego dnia na pewno więcej nie tylko zadbać o siebie, tak jak baranki, ale macie być dla siebie dobrze, macie się sobą zaopiekować i pozwolić na ten komfort, na tą przyjemność, na tą radość z tym, co posiadacie wewnątrz siebie, bo tutaj będą odkrywane na pewno masę nowych, innych talentów. Bliźniaki, dla Was znów księżyca odbywa się za Wami, co oznacza, że nikt tego nie widzi, jest to gdzieś ukryte i myślę, że dookoła tego nowiu bliźnięta dowiedzą się więcej o sobie, o swoim wnętrzu, o swoich potrzebach. Może od tego dnia będziecie bardziej empatyczni, bardziej współczujący. Może niektórzy z Was pomyślą o rozwoju osobistym, czy też nawet o rozwoju spirytualnym. Będziecie czuć się tacy połączeni ze wszystkimi. Możecie teraz, nie wiem, stwierdzić, ok, wszyscy jedziemy na jednym wózku, w jednym kierunku, kierunku do przyszłości, ale nie ma być tak, że bliźniaki patrzą na innych pomagają tylko innym, są dla innych, ale także należy pomóc przede wszystkim sobie i zabrać je za siebie, a później za resztę. Może będziesz kogoś wspierał, czy może będziesz kogoś wysłuchiwał, czy może ktoś przyjdzie wypłakać się tobie w rękaw i zajmiesz się tą osobą. Pamiętaj także o sobie, bo dzień jest naprawdę ważny, to co rozpoczniesz przyniesie tutaj dorodne owoce.
Dostrzeżesz, czy zainteresujesz się może tematami uzdrowienia, tematami pracy z energiami, może astrologią, może tarotem, może channelingiem, może jakąś nauką związaną z pomocą. Niektórzy z Was zastanawią się nad sensem Waszego życia, nad celem, może właśnie w ukrytych tematach, w tematach psychiki, czy też w sobie. Może będzie chodziło to o zdobywanie wiedzy, może postanowicie się uczyć, czy przejść jakieś szkolenia, czy może to być jakaś ideologia, może być jakaś religia, może właśnie jakaś filozofia życia, czy astrologia, czy buddyzm, gdzie będziecie chcieli po prostu tą swoją wiarę, ten swój cel życia poprzeć właśnie tą ideologią. I jak już powiedziałam, bardzo dobry czas na rozwój osobisty, na rozwój indywidualny, wszelkich nauk związanych z przyszłością, ponieważ Jowisz steruje do ciebie i Słońce i Wenus także będzie przechodziło do twojego znaku. Będziesz wychodził na zewnątrz ze swoimi pomysłami, ideami, które może jeszcze do tej pory ukrywasz od 20 maja 2024, czyli w tym roku, kiedy to Słońce 20, a później Jowisz i Wenus wcześniej przejdzie do twojego znaku. Raki, bardzo dobry nów sekstylu, czyli pojawia się wiele szans i wiele możliwości, które należy wykorzystać. Podczas tego dnia Twoje nadzieje, Twoje marzenia, Twoje życzenia oraz ideały odegrają bardzo ważną rolę i będzie to, co teraz sobie zamarzysz, to, co sobie myślisz, będzie miało duży wpływ na Twoją przyszłość. Od tego momentu poznajesz nowych ludzi, nowych przyjaciół, poznajesz ludzi, z którym będziesz czuł się dobrze, gdzie będziesz protegowany, gdzie idzie pomoc dla ciebie. Może to będą jakieś grupy ludzi o podobnym myśleniu, może ty założysz sam jakąś grupę. Bardzo dobry czas na wyjścia na social media, tworzenia stron internetowych, pracy w mediach wszelkiego rodzaju, ale także w klubach, o organizacjach, gdzie będziesz się uczył, gdzie będziesz się rozwijał, gdzie będziesz protegowany. Twój krąg przyjaciół od tego momentu się poszerza i przyjaciele czy ludzie o tych samych o szerokich horyzontach będą cię wspierać i pomagać. Raki będą chciały ulepszyć świat, pomagać innym, ale także będą dążyć do wolności i do niezależności i uwaga z grupą przez współpracę i kooperację. Także tutaj doczekasz się popraw w kwestii finansowych. Lwy, dla Was ten nów odbywa się w kwadracie i tematem takim bardzo ważnym będzie Twój status społeczny, Twój wizerunek, ale także temat pracy i temat kariery. Nie lekceważ dookoła tego dnia, czy też ten nów przenosi takie sygnały, aby nie lekceważyć innych, nie ignorować innych, nie wywyższać się, nie dominować. I zastanowić nad swoimi kompetencjami, jak chcę się pokazać, jaki chcę mieć ten status, jak ludzie mają mnie postrzegać i czy rzeczywiście to, co jak mnie ludzie postrzegają, czy jak się pokazuje, jest dla mnie korzyścią. Niektórzy z Was mogą zebrać owoce swojego wysiłku, inni zastanowić się nad swoją drogą powołania. Niektóre lwy będą zmieniać swoje cele życiowe, bo one będą przemyślać kierunki swojej kariery. Może będziecie chcieli otworzyć własną działalność, może szukać innej pracy, innej profesji, innej formy spełnienia osobistego, ale na pewno od tego nowiu stajecie się bardziej dorosłymi, bardziej dojrzałymi, bardziej niezależnymi. I będziecie szukać tej stabilności, i to będzie tą pracą do jesieni na kolejne 6 miesięcy. Panny, wspaniały nów, dlatego że nów odbywa się w pięknym trygonie. Samo coś Wam tutaj spada z nieba. Myślę, że panny od tego momentu będą poszerzać swoje horyzonty, swoje perspektywy życia. Może nie tylko szukamy sensu życia, ale także się uczymy, rozwijamy, podróżujemy. Będziecie chciały doświadczyć coś ważnego, coś innego, nauczyć się coś nowego. Może zmienicie swoje podejście do życia, do danej religii, do danej filozofii.
Na pewno więcej widzę tutaj mądrości i poznanie, czy też spojrzenie na siebie z zupełnie innej strony, poznanie sposobu swojego myślenia. Może także będziecie chciały inaczej żyć, czy poznać inne kultury, czy inne religie, wdrażając pewne elementy pomalutku do swojego życia. Wszystko to, co jest nieścisłe, co jest niedokładne, szczególnie to, jeżeli chodzi o wiedzę, będziecie chcieli jeszcze raz poznać, dogłębnie sprawdzić i także porzucicie wcześniejsze uprzedzenia, ale także może przekonania, jeżeli to teraz nie pasuje do waszego życia. Własny rozwój osobisty, własny rozwój świadomości, ale także nowe kontakty za granicą, biznesy za granicą, poznanie nowych ludzi. Bardzo dobry czas byłby także na przekaz wiedzy, na przekaz informacji, na studiowania, na wyjazdy, na podróże i wszystko, co zainicjujesz, także przynosi ci poprawę kwestii finansowych i taka stabilność, czyli super move dla was, którego nie wykorzystajcie, to na pewno. Waga. Temat bardzo ważny, jeżeli chodzi o ten nów, sposoby zarabiania pieniędzy i temat wartości, ale kochane bagi, zmiany idą na lepsze. Nie ma to jak to jest w byku. Nawet jeżeli na początku będziecie to ten nów czuły tak sobie, czy też będzie wyglądało wszystko inaczej, rozwijasz się od tego momentu, rozwijasz się dzięki środkom, które otrzymasz, czy też otrzymasz od swoich partnerów, partnerek, współpracowników, może banku, może to będą kredyty, może będą jakieś pieniądze odziedziczone. Niektórzy z Was mogą przemyśleć na przykład początek jakiejś terapii, pracy ze sobą, pracy ze swoimi cieniami, ze swoimi bolączkami, z tematami, które gdzieś tutaj po drodze ominąłeś. Rozpoznasz też w sobie takie procesy zmian wewnętrznych, które będą na pewno te zmiany zapoczątkowane w Twojej podświadomości, aby otworzyć się na trudne tematy. Nie właśnie, że mówimy pięknie o czymś i ciągle jest wszystko wspaniale, ale też, że nasze życie składa się z dni słonecznych i z dni bardziej ciemnych, czy też właśnie także z jakichś cieni, którymi czasami trzeba się zająć. Od momentu nowy zyskujesz więcej przestrzeni osobistych, więcej przestrzeni osobistej, nawet jeżeli jesteś w partnerstwie, w relacji, w jakiejś współpracy czy kooperacji, czy też w jakiejś współpracy biznesowej. Na pewno wagi będą się zajmować swoim rozwojem świadomości. Może, że zainteresujecie się psychologią, psychoterapią, channelingiem, może jasnowidzeniem, może tematami okultystycznymi, czy też samokontrolą. Jest poprawa tematów finansowych i tematy wartości. Wartości, na jakich zasadach mam współpracować i kooperować. Jak patrzę na siebie, czy potrafię podziwiać siebie, czy potrafię kochać siebie. Czy potrafię akceptować siebie bez układania się już z innymi, bez dopasowania się do innych, ale właśnie postawienie na siebie i postawienie na swoje wartości i na swoje talenty. Skorpionki. No, u Was to się dzieje bardzo dużo, ponieważ nów jest w opozycji, czyli naprzeciw, i tutaj nie tylko ten cały miesiąc poprzedni, ale jeszcze ten do 20 będzie się bardzo dużo działo w relacjach partnerstw, kooperacji, współpracy, relacje wszelkiego rodzaju ze wszystkimi kontaktami, jakie tutaj są możliwe, czyli partnerzy, partnerki, może właśnie przełożeni, może koleżanki, może przyjaciele, może ktoś tam jeszcze inny, kto jest w Twoim najbliższym otoczeniu, ale ten czas tego nowiu jest możliwość rozwoju przez innych, przez kontakty, przez relacje. W tych kontaktach poznajesz się może z zupełnie innej strony, może zaskoczysz sam siebie, ale także przez to, jak inni ciebie traktują, będziesz świadomy tego, jak ty się pokazujesz inny i czy rzeczywiście jesteś prawdziwy i autentyczny. Ludzie z zewnątrz będą przynosić pomoc, będą ci pokazywać twoje pozytywne strony. Dużo tutaj jest do ocenienia, dużo jest sympatii, jest Wenus, jest Słońce, dużo jest
propozycji, dużo jest ci dane. Może niektórzy będą ci dawać właśnie takie poczucie bezpieczeństwa, miłości, stabilności, chociaż skorpiony nie są do tego przyzwyczajone, ale warto otworzyć się na tą nową, nieznaną energię skorpionku. Mogą się pojawić nowe relacje, nowi partnerzy, nowe urozmaicenia w związkach i partnerstwach, na przykład stałych. Jeżeli jesteście w stałych związkach, to niekoniecznie musi się pojawić ktoś nowego, ale będą zmiany, urozmaicenia. Może partner zaprosi cię gdzieś na wycieczkę, może będziecie się uczyć, może będziecie wyjeżdżać za granicą, może będą nowe elementy wprowadzone w relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju. W każdym bądź razie wszelkie korzyści z relacji partnerstw. Otwórz się na to nowe. Kochane strzelce, jeżeli chodzi o nów księżyca w znaku byka, ważne będzie nie tylko zdrowie, ale temat pracy, Twoich obowiązków. I nie chodzi o to, aby strzelec dorzucił sobie jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej obowiązków, jeszcze więcej zadań, jeszcze więcej nakręcał się na służenie innym, pomaganie innym, czy spełnianie się przez pracę i robotę, ale poprawił swój dzień codzienny, poprawił swoje warunki pracy i sytuacji, nie przesadzał, nie patrzał tylko na innych i zadbał o równowagę między pracą a życiem prywatnym. To uporządkowanie dnia codziennego ma ci przynieść więcej swobody, więcej niezależności, więcej wolności i czasu dla siebie i takiego normalnego życia, czyli gdzie ma być przyjemnie, gdzie ma być zdrowo, gdzie ma być korzystnie, gdzie ma być jakościowo, gdzie należy się wyspać, gdzie należy dobrze zjeść, ale także mają być przyjemności. I bym się zastanowiła, co w tym dniu codziennym na przykład jest jakimś stresem dla ciebie, gdzie za duży jest fokus, gdzie powinieneś coś od dawna już zmienić. Jak wiesz, byk jest takim stałym, właśnie trzymamy, 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 dopóki nie pękniemy, a tutaj może być tak, że to stałe, to co trzymasz od długiego czasu, właśnie nie jest dla ciebie korzystne, czy też nawet nie jest dla ciebie zdrowe. Koziorożce, dla Was wspaniały nów, ponieważ nów odbywa się w trygonie, w aspekcie szczęścia, że to szczęście sama spada z nieba. I ważne będzie, aby koziorożec wyszedł na zewnątrz, aby się pokazał, aby pokazał swoje talenty, aby się docenił, aby raz zabłysnął, aby przemówił tutaj do tłumu, abyś wyraził się twórczo i stworzył to, co najbardziej odzwierciedla Twoją istotę, Twoją esencję. Nie należy się bać, nie należy siebie ograniczać, nie należy lekceważyć swojej osoby, należy postawić się na pierwszym miejscu, być widocznym i aktywnym. Masz tyle w sobie do zaoferowania innym. Zauważ to sam i doceń to sam. Należy tą uśpioną kreatywność, czy też uśpione inspiracje obudzić w sobie po to, aby się spełnić osobiście, indywidualnie i także to przekazać innym. Od momentu nowiu w znaku byka więcej pewności siebie, więcej zdecydowania, więcej konkretności, ale także takiej siły wyrażania siebie, ekspresji. Myślę, że wielu z Was po nowiu w znaku byka będzie bardziej dumnymi siebie, doceni siebie, może także będziecie dumni ze swoich dzieci, ze swoich wnuków, za to, że są odpowiedzialni, że są samodzielni, że tak sobie wspaniale radzą. Doceń to, to jest ważne. I pozwoliłabym tym dzieciom, wnukom rozwijać się i robić tak, jak chcą. Niech robią to, chcą to, co czują. I ty najpierw musisz pozwolić sobie właśnie także na to koziorożce, na zabawę, na przyjemności, na kreację, na radość, na zabawę i wychodzić z tej pracy, pracy ciągle dla innych i temat kariery, ale także to życie, zabawa i radość jest ważne. I super, bo to jest taki początek dla koziorożca. Wodniki, nów księżyca w znaku byka odbywa się w kwadracie, to znaczy, że trzeba będzie nad czymś pracować i wodniki będą pracować nad tym poszukiwaniem wewnętrznego i emocjonalnego poczucia bezpieczeństwa. Może będziecie coś ulepszać w domu, może w swoim mieszkaniu, może w rodzinie, może będziecie starali się sprawić to w domu, aby czuć się komfortowo,
Może będziecie coś kupować, no, nowe meble, może będziecie rozmawiać z domownikami, może wyjaśniać jakieś nieporozumienia w domu, w rodzinie, czy też w życiu prywatnym, czy też ty może masz się otworzyć i powiedzieć, co tobie w budynku nie pasuje. Zwróciłabym większą uwagę na bezpieczeństwo w tym miejscu, w którym się znajdujesz, i ważne są relacje i kontakty z ludźmi. Budniki, które były samotnie, żyły w odosobnieniu, koniec, kochane budniki. Teraz rozpoczyna się temat relacji, partnerstw, wchodzenia w związki, wchodzenia w układy, wchodzenia w relacje z osobami, z którymi się uczysz, rozwijasz, spędzasz przyjemnie czas, zaczynasz także dbać o siebie i już 26 Jowisz, ze znaku bliźniąt, przynosi dla singli nowe znajomości, nowe kontakty. Wiele osób, które są w relacjach, będzie właśnie wprowadzała więcej elementów zabawy, przyjemności, radości, kreacji wszelkiego rodzaju. Dla rybek bardzo dobry czas. Duch księżyca w znaku byka przynosi nie tylko stałość i zabezpieczenie, ale poszerzanie swojej wiedzy, i tą wiedzę będziecie poszerzać w najbliższym swoim otoczeniu. Słuchałabym swojego ciała, co moje ciało mówi, w którym kierunku chcę się uczyć i rozwijać. Wiele rzeczy, które usłyszycie teraz z najbliższego otoczenia, to może być twoje sąsiedztwo, to może być jakieś twoje osiedle, gdzie się poruszasz, czy załóżmy twoja dzielnica, czy małe miasteczko, bo ponieważ od tych ludzi, z którymi przebywasz na bliższej odległości, dowiesz się najwięcej informacji, które będą potrzebne ci w dalszym rozwoju. Otwórz się na to nowe, co usłyszysz, może nawet zapisz sobie coś ważnego, jeżeli ktoś ci coś dookoła tego dnia powiedział, bo chodzi nie tylko o rozszerzenie swojej wiedzy, ale także tematów ekspresji, tematu ekspansji, tematów twojej świadomości i twoje wyznaczenie nowych celów życiowych. Niektóre ryby będą zastanawiały się nad poszerzeniem wiedzy, nawet tej podstawowej, i przemyślenia, do uczenia się czegoś nowego i wprowadzenia nowych elementów do swojego życia. Dla niektórych rybek powrót do ławki szkolnej. Inne ryby mają super czas na zakładanie warsztatów, na zapisywanie się na kursy, na zakładanie szkół, na zakładanie przedszkoli, na pracę online wszelkiego rodzaju, czy też jakichś szkoleń w internecie wszelkiego rodzaju, coś związane z twoją wiedzą, czyli wszystko, co idzie w kierunku poszerzania wiedzy, przekazywania wiedzy, nauki, będzie dla ryb korzystne. Życzę wam wszystkiego dobrego, powodzenia. Ta komunikacja, kochane ryby, przynosi wam także zabezpieczenia finansowe, ale także tematy handlu i tematy pracy w internecie będą korzystne dla was finansowo. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Życzę wam dobrego, pięknego, spokojnego nowiu w znaku byka. Sadźcie to, co ma dla was największą wartość, i na pewno będzie to kwitło nam do jesieni, i wtedy zbieramy te owoce. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Numery kontaktowe do mnie znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Dobrego nowiu.